Cześć, tu Chris, oglądacie SKA TV. Jesteśmy na terenie byłej łódzkiej manufaktury. Dlaczego tutaj? No bo tutaj się dużo dzieje, jest mnóstwo ciekawych ludzi. Zresztą przekonać się o tym, jeśli zostaniecie z nami i z hitami na czasie. Zaczynamy miejską listę na antenie SKA TV. Oglądacie miejską listę na antenie SKA TV, dziś prosto z Łodzi, a obok mnie siedzi Mateusz, cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj ładna pogoda, w miarę. Jakieś plany? A, plany? Średnio. W sumie właśnie wracam z siłowni, a później, no nie wiem, może miasto ze znajomymi, coś takiego, nie wiem. A na tym mieście to co można robić ciekawego? Gdzieś pospacerować, pochodzić? A w sumie nie wiem, może kręgle dzisiaj? Zobaczymy, coś się wymyśli. Zawsze kreatywni znajomi, więc coś wymyślą na pewno. A w sumie, no nie wiem. Nie mam pojęcia w sumie. Czyli brak planów to najlepszy plan. No, w sumie tak. Spontaniczność. Nie, spontanicznie, dokładnie. No dobrze. Jesteś z Łodzi tak w ogóle? Tak, z Łodzi. A co porabiasz na co dzień oprócz ćwiczenia i relaksu? No, szkoła w sumie, jakaś praca dorywcza i nic więcej w sumie. No. Szkoła średnia, studia? Szkoła średnia. Zdradzisz? Technikum turystyczne. O proszę, czyli będziesz w przyszłości przewodnikiem? Albo pracował w biurze, rezydent, coś takiego. Tutaj w Łodzi, czy gdzieś wyjedziesz? Tak, w Łodzi, na Drewnowskiej jest szkoła, a myślę o otwarciu biura raczej. No proszę, to na wycieczkę do ciebie. Tak, oczywiście, zapraszam. Już teraz zapraszamy, a ja cię zaproszę do wyboru teledysku, no i powiedz mi, gdzie będziemy podróżować. A Clyde może być, mama sita buena. Proszę bardzo, słoneczko wychodzi i teraz będzie jeszcze bardziej słonecznie, przynajmniej na antenie SKA TV. Clyde muzycznie na naszej antenie, wcześniej twoje pozdrowienia. A chciałbym pozdrowić całą moją klasę, drugą ATT z Technikum Turystycznego. I tyle. Wszystko tak. Dziękuję bardzo, za chwilkę wracamy z programem Miejska Lista. Cały czas oglądacie miejską listę na antenie SKA TV. Dziś prosto z Łodzi, tym razem obok mnie Martyna, Marta i Mateusz. Mam do was takie pytanie. Jesteście z Łodzi? Tak. Wy też? Tak. A ty? Ja nie. A skąd? A skąd? Z Wiszczowej Góry dokładniej, spod Łodzi. To jest daleko? Stąd mniej więcej 20 km. I tak sobie dojeżdżasz tutaj codziennie? Codziennie. To co porabiacie na co dzień? Na co dzień chodzimy do szkoły. Wszyscy, tak? No tak, trzeba. A mam takie pytanko, kto jest znany z tego miasta? Ty nie wiesz, a ty? Ostry. Janowicz. Ktoś jeszcze? Polityk, pan John Godson. No czyli mamy jakieś osobistości. Są. No dobrze, a wy chcielibyście być znani, sławni? No, nie myślałam o tym. Przed wami same gwiazdy muzyki tanecznej i nie tylko. Hity na czasie, proszę bardzo. Zapraszam do zapoznania się z listą, no i wyboru klipu, który za chwilkę zagramy na naszej antenie. Co to będzie? Kolega też może pomagać. Marta, wybieraj. Może Imagine Dragons, Demons? Proszę bardzo, zgadzasz się z takim wyborem? Jasne. A macie ochotę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam moją rodzinę, całe liceum numer 13 w Łodzi i mojego chłopaka. Który ma na imię? Kuba. Okej, dorzucamy coś? I Mateusza. Też chłopaka? Tak. I? I liceum 21 i kolegów, którzy będą się potem ze mnie śmiać z pewnością. Na pewno się śmiać nie będą, radośnie będziemy oglądać wspólnie miejską listę prosto z Łodzi. Archiwalne odcinki oczywiście na www.sk.tv. Zapraszam. Oglądacie miejską listę na antenie SKA TV, dziś prosto z byłej manufaktury w Łodzi. Tym razem obok mnie Damian, który jest z Łodzi. No właśnie, jaki jest taki typowy łodzianin? Nie wiem, wydaje mi się, że bardziej taki na luzie, nie? Podchodzi do wszystkiego z takim, co ma być, to będzie. Z dystansem, na luzie, totalnie spontanicznie. Coś w tym stylu. No dobrze, a co ty porabiasz na co dzień? Generalnie pracuję w sklepie odzieżowym. No i jakoś się leci z dnia na dzień. Czyli na modzie się znasz? No można tak powiedzieć. A oglądasz jakieś programy modowe w telewizji? Na przykład w naszej SKA TV? Generalnie nie mam telewizora w domu, więc ciężko mi to stwierdzić. Ale internet masz? Też nie.
Też nie? Też nie. No to jak ty sobie radzisz w życiu? Dopiero się przeprowadziliśmy z dziewczyną i tak na bieżąco wszystko leci do przodu. Tak, jak już będziesz miał internet, to zapraszam cię na naszą stronę sk.tv. Tam m.in. program Glamki. Możesz sobie zobaczyć i posłuchać coś, niecoś o modzie. Ale muzyki słuchasz? No, jak najbardziej. Codziennie. Jakiej najbardziej? Generalnie preferuję dubstepy, drum and bassy, tak, ale jakimś dobrym disco nie pogardzę. No to proszę bardzo, wybierz sobie to, na co masz ochotę, w miejskiej liście. Możesz też dorzucić jakieś pozdrowienia. Podejrzewam, że te polecą przede wszystkim w kierunku twojej dziewczyny. No to przede wszystkim. No to ja bym tak wziął tego DJ Anthony. DJ Antoine? Antoine. Mhm. Proszę bardzo, klikamy. Za chwilkę na naszej antenie w towarzystwie Matt Marka. A pozdrowienia? No to pozdrawiam swoją dziewczynę, która siedzi właśnie z maluchem w szpitalu. Ojej, co się stało? Wirusowe zapalenie przewodów pokarmowych. To duża zdrówka. Dzięki wielkie. I tyle z pozdrowień? No, chyba tak. Dobrze, gramy dla ciebie, dla twojej dziewczyny Crazy World na SK TV. To jest miejska lista na antenie SK TV. Tym razem obok mnie Aleksandra i Marcin. Przyszli nauczyciele. Tak, tak. Czego będziecie uczyć? Matematyki. Czyli rozumiem, że teraz studiujecie sobie. Opowiedzcie, gdzie, co, jak, kiedy. Tak, studiujemy na Uniwersytecie Łódzkim, niedaleko na wydziale naszym, matematyki, informatyki. No. Który to rok? Pierwszy. A, to dopiero początek drogi przez mękę. Tak. Jakoś to idzie. No dobrze, a tak zapytam, jak wam poszła matura w takim razie? Ile procent było? 96. Rozszerzona, rzecz jasna. No, pewnie. A u ciebie? 100, rzecz jasna. No 100. Dziewczyny najpierw się uczą, nie ma co ukrywać. No tak, przecież to takie oczywiste. Takie prima aprilis. A Einstein była kobietą, prawda? Tak. Kopernik również. Kopernik również, dobrze. Nie ukrywajmy. Nie ukrywamy takich faktów. W miejskiej liście za to skupiamy się na muzyce, bo pewnie ta wam towarzyszy na co dzień, tak czy nie? No bo oczywiście. No to w takim razie wybierajcie to, na co macie ochotę. A co tutaj masz? Kogo to jest? Co to jest? Pingwinek. Nie widać? Jakieś imię ma? Geniu. I tak sobie geniu zawsze jest w twojej łapce? No od godziny, no ale jest. No dobrze. To pozdrowienia za chwilkę będą, a teledysk wcześniej, tak? Tak, tak, tak. To sobie wybierzemy... co my tu mamy? Może to, tak? Shakira? Mhm. Okej. Okay. To wybierzemy Shakira, Can't Remember to Forget You. Rihanna także się pojawi. Proszę? Nic. Wszystko okej. Okay. Dobrze, pozdrowienia jakieś szybkie? Mm-mm. Nie. A ty? Cały Wydział Matematyki, Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Całą moją rodzinę. Jednak. Nie, ja tylko do przedrzeźnia. No dobrze, ja was pozdrawiam w takim razie bardzo. I już teraz gramy Shakira i Rihanna w SK TV. Niestety musimy kończyć program Miejska Lista na antenie SK TV, dziś prosto z Łodzi. Na zakończenie dwie uśmiechnięte dziewczyny. Cześć, jak masz na imię? Ada. A ty? Dominika. No i co u ciebie, Dominika? A wszystko w porządku, ładny dzień, słoneczny bardzo. Co porabiałyście? No właśnie przyjechałyśmy tutaj na zakupy. To znaczy skąd przyjechałyście? Jesteście z Łodzi? Ja nie. A skąd? Z Wiśniowej Góry. Tak, to daleko? No kawałek za Łodzią, jakieś stąd to 20 kilometrów. No to rzut beretę, można powiedzieć. A ty? No, a ja z Łodzi. No to miałeś jeszcze bliżej. A, oczywiście. Dobrze, co dziś w planach? Zakupy, a potem jakieś winko. Imprezki. Tak. Dobrze, mam nadzieję, że będzie wam towarzyszyła SKA TV. Już teraz sobie możecie przeglądać teledyski, które dziś mamy na liście, w miejskiej liście. Proszę bardzo, na co macie ochotę? Na co mamy ochotę, Dominika? Może Addicted to You? No, tak, może być. Dlaczego akurat ten kawałek? Bo jest przyjemny i tak rozkręca nas. Zawsze impreza, to zawsze... No. To zawsze Avicii leci zawsze. Sobie. No dobrze. Wasze pozdrowienia? No to może ja pozdrowię koleżankę obok. Koleżankę obok i mojego chłopaka, który jest teraz w pracy i bardzo za nim tęsknię. I ma na imię? Piotruś. Piotrek, dawaj radę i tak się spotkacie dzisiaj wieczorem, prawda? No już niedługo. Niedługo. Dobrze, Chris Koider, to tyle ode mnie w miejskiej liście. Gramy kawałek Addicted to You na zakończenie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.